Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Yes, Your Grace. I cóż, lecimy od razu z kolejnym tygodniem. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za rady, które pisaliście ostatnio, bo faktycznie zapomniałam porozmawiać z naszym generałem. Właśnie chyba akurat wrócił. O, dostaliśmy też list. Kto to jest? Lady Ilida? Jezu, jak przychodzi, słuchajcie, Cedani, to ja się od razu martwię, co tym razem. W ogóle, jak którakolwiek z córek przychodzi, to ja się martwię. Co tą razą się tutaj wydarzy, tak? No, ja was zapraszam ogólnie na G2, link macie w opisie filmu. No, czy one by nie mogły przychodzić o i przypominać, ojcze, ojcze, na G2A promocję? No, no to nie, to jak nie jakieś zwierzątka, to inne miotły, to... No. Dobrze. Gołąb. Kunszt będzie kwitł, nikt nie może tego zatrzymać. Spotkamy się w środku nocy, albowiem pył rozprzestrzenia się najszybciej w burzy piaskowej. To jest chyba jakaś aluzja do tego, że ja, chcę powstrzymać tą sprzedaż pyłku u mnie w królestwie. Rozumiesz coś z tego, Andri? Obawiam się, że tyle co ty, wasza wysokość. Coś mi jednak mówi, że ma to związek z wróżącym pyłkiem. Powinniśmy przekazać to albo Lursowi, albo Etonowi. Zależy od ciebie, wasza wysokość. Dobra, a propos moich sojuszników. Niech ja sobie ich zobaczę. Lurs i Eton. Armie tak naprawdę mają podobne. Różnią się tylko zasobami, nie? Tutaj... Aha, i on dzisiaj przyszedł od razu. O, widzicie, jak się dobrze składa, to już przynajmniej wiemy, komu to przekażemy. No, pięknie. Co tam, generale? Wasza wysokość, znalazłem bandytów, to była spora grupa. Pili w pobliskich lasach. Pozwoliłem wieśniakom sobie z nimi poradzić. Jestem gotowy na kolejne rozkazy. Dziękuję ci. Miejmy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Dobrze, i póki ja pamiętam, bo ja znowu zapomnę, albo on gdzieś polezie, jakiś, nie wiem... marchewek szukać czy czegoś innego. Idę za tym generałem, słuchajcie, od razu. Bo mówiliście, że ja muszę go zapytać. I on ma tą trzecią część tej naszej zagadki. Dzień dobry, panie generał. O, spójrz na ten list. Znalazłem to w ogrodach. Ma unikalne dekoracje, poznajesz je? Nie, wasza wysokość, nigdy nie wiedziałem tak eleganckiego pisma. Mogę zapytać, czy ktoś w wiosce coś wie. Co ty na to? O, i od razu go wyślemy. I dobrze. Proszę, zrób to. Zrób to dyskretnie, proszę, i nie wspominaj o śmierci Talysa. Nie chcemy, aby ktokolwiek dowiedział się, że mamy trop. Przyjdź i zobacz, co się... przyjdź i zobacz się ze mną w sali tronowej, jeśli coś znajdziesz. W porządku, wasza wysokość. To wszystko. Zbieram się. Pracuj tak dobrze dalej, Stan. Tak, wasza wysokość. Bardzo dobrze. No to co? To już możemy wrócić z powrotem sobie na naszej sali tronowej. Od razu porozmawiamy z Lursem, tak? On się Lurs nazywał, tak. Wracaj tu, królu. Lurs. Wzywałeś mnie, wasza wysokość? No, tak nie wiem, czy zacząć od zadania, bo nie wiem, słuchajcie, czy on, jak ja to zrobię, czy on zaraz sobie nie pójdzie. Weźmy tajną wiadomość dla ciebie. Znalazłem tę wiadomość. Ach, idealnie. O, więc jednak dobrze. Wykonałem twoje zadania. Zrobiłem tak, jak prosiłeś. Wspaniale. Zatrzymaliśmy rozwój działalności Etona. Wróżący pyłek nadal będzie dostępny, ale zdecydowanie pomogliśmy ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Niestety jest mały problem. Ponieważ Eton nie kupuje moich przypraw, inni również się ode mnie odwrócili. Nie mogę teraz zarobić ani monety. Dlatego musiałem zacząć handlować z radowianami. Czy to coś złego, że on handluje z radowianami? W sumie dobrze, no bo naszych wrogów ograbiamy z kasy i ten zysk przychodzi dla nas, nie? Rozumiem. To trudne czasy. Przypuszczam, że potrzebujemy zasobów w każdy możliwy sposób. Wasza wysokość, najważniejsze jest to, że potrzebuję złota. W przeciwnym razie nie będę w stanie utrzymać moich armii. Jedyną inną opcją, jaką widzę, jest zakup przypraw ode mnie. Będę jednak potrzebować miesięcznych rat. Muszę kontynuować działalność, w przeciwnym razie muszę to wszystko zakończyć. Jeśli nie podoba ci się żadna z tych opcji, to chyba musimy się rozstać. A, 3 zasoby na tydzień. W sumie niech on dalej tym radowianom sprzedaje. No, będzie z tego złoto jakieś tam, tak? A zasoby... My teraz armię musimy wyżywić, więc dobrze. Dopóki będą płacić, ja nie mam nic przeciwko. Świetnie. Zobaczysz, wasza wysokość, nic to nie zmieni. To wszystko na teraz. O, mamy 200 armii, bardzo ładnie.
O, nara. A co tam Antoni chce? Ten sojusz daje nam wiele korzyści, wasza wysokość. Pod koniec tygodnia powinniśmy oczekiwać wzrostu naszych dochodów. Bardzo dobrze, bo u mnie to złota nigdy za dużo, prawda? Dobrze, kim pan jesteś kupiec? Wasza wysokość, pochodzę z tawerny. Biznes szedł bardzo dobrze, ale ostatnio miałem pewne problemy i wszystko umknęło się spod kontroli. Tawerna stała się doskonałym miejscem dla wszystkich, aby spotkać się i dobrze się bawić. Ale niektórzy lokalni alfonsi dostrzegli okazję, by wykorzystać to miejsce i zacząć gromadzić tu swoich klientów. Na początku było w porządku, tylko parę dziewczyn przechadzało się tam od czasu do czasu. Teraz tawerna zamieniła się w burdel. Ludzie nigdy nie odwiedzają tawerny, żeby się napić. Odwiedzają tylko dziewczyny. Muszę przyznać, moja sprzedaż przebiła się przez dach. Przyciąga klientów, ale alfonsi w zasadzie przejęli moją tawernę. Powodują różnego rodzaju kłopoty. Jak możesz sobie wyobrazić, wasza wysokość? Ja co tydzień muszę sobie poradzić z pozbawionymi szacunku brutalnymi mężczyznami. Boję się, że wkrótce całkowicie przejmą tawernę i zostawią mnie z niczym. Z drugiej strony, jeśli ich wyrzucę, po prostu przeniosą się do innego baru. Stracę wszystkie klientów i będę musiał zamknąć. On powinien się z tymi alfonsami dogadać, tak? No bo w sumie przychodzą tam na panienki, ale jak przychodzą, no to jest i ruch, tak? No to on też ma z tego korzyści. Więc niech on się dogada z tymi alfonsami, że alfonsy też ich tych swoich klientów pilnują, tych brutalów, tak? I będzie git. Jeśli wyrzuci alfonsów, ryzykujesz zamknięciem tawerny. Powinieneś spróbować z nimi współpracować, abyście oboje mogli zarabiać. To dobra uwaga, wasza wysokość, ale ci mężczyźni są okropni. Naprawdę nie traktują dziewcząt zbyt dobrze. Nie chcę ich wspierać, chyba że istnieje sposób, w jaki mogę to kontrolować. Dlaczego nie zatrudnisz własnych strażników, aby mieć kontrolę? Mogłabym, wasza wysokość, ale są bardzo drodzy. Moja sprzedaż poszła w górę, ale nie na tyle, aby płacić pełnoetatowych strażników. Nie mam tyle złota, sorry, nie pomogę ci w żaden sposób, nawet jakbym chciała. Budżet królestwa jest obecnie bardzo napięty. Więc co zrobić, wasza wysokość? Aha, czyli jeszcze raz. O, wróć innym razem. To może będziemy mieli, albo złoto, albo jakieś inne opcje się pojawi. Chciałbym pomóc, ale w tej chwili moje zapasy są ograniczone. W porządku, wasza wysokość, wrócę za 2 tygodnie. O, ewentualnie, słuchajcie, może będzie opcja. Będziemy mogli generała z nim wysłać, bo na razie generała nie mamy, a on tam, wiecie, pójdzie trochę, że tak powiem, na rozrabia i wszyscy będą zadowoleni, nie? Plotki rozprzestrzeniają się szybko, wasza wysokość. Słyszałam, co nadchodzi zza gór. Mogę pomóc? Chciałabym... Jest jednak mały haczyk, jak się pewnie spodziewałeś. Te czasy nie są łatwe dla żadnego z nas, więc mam małą prośbę. Delikatna sprawa właściwie. Wygląda na to, że nie znasz klątwy, która nęka rodzinę Leny. A... Proszę Państwa, co za klątwa? Mówią, że jeśli jej syn nie weźmie udziału w akcie małżeńskim przed swoją 20. wiosną, zaśnie i nigdy się nie obudzi. A co, on królewna Śnieżka, czy jak? Czy istnieje sposób na zdjęcie klątwy? Tak! Dlatego Lena desperacko szuka kogoś, kto poślubi jej syna, aby znieść klątwę. Problem polega na tym, że nie można się jej całkowicie pozbyć. Jeśli jej syn się ożeni, mówi się, że przekleństwo przejdzie na pannę młodą i umrze następnej nocy. Chcesz zaryzykować? Nie chcę. Myślę, że nie chcę, no ale tego typu klątwa taka jest troszkę... Jak dla mnie urojona, prawda? Rozumiem, jakaś ciężka choroba, coś tam, ale to nie wydaje mi się, żeby to było prawda. No ale dziękuję za informację. Nie ma za co. Zdecydowanie przemyślałabym układ małżeński Asali. Rozważę twoją radę, bądź pewien. Tak, i nasze słoneczko, kochane. Wasza wysokość, przychodzę do ciebie ze specjalną prośbą. Aby zmienić nakłuwacza w księcia, muszę znieść jego klątwę. Boże, co za przeklęty odcinek! Tutaj klątwa, tam klątwa, zaraz za krzakiem się klątwa znajdzie. Zbadałam ten temat. Myślę, że jesteś najmłodsza, która umie czytać Cedani. Cóż, kazałam Danicy dla mnie przeczytać. Kocham go już tak mocno, jak tylko potrafię. Cały czas pieszczy i łaskoczył po brzuchu. A teraz chcę sprawić, by był bogaty. Wasza wysokość, czy mogę prosić o jedną sztukę złota? O, tam obiecuję. Sztuka złota, żeby jeż był bogaty. Ale co on z tym ci złotem zrobi? No dobra, masz jedno i nie zawracę gitary.
Sorry, no kocham moją córkę, niech ma. Proszę jej jeden kawałek złota, nie zgub go. Dziękuję, ojcze, twoja pomoc nie zostanie zapomniana. Muszę ty znaleźć czarnego kogu, też siodłem. Czy wiesz, gdzie mogę takiego znaleźć? Och, moja kwiatuszku, szczerze mówiąc, nie wiem. W porządku, mój królu, sama znajdę. Tak, mówiliście, że będzie akcja z kogutem i ja koguta mam sobie zatrzymać. Bo co dani go będzie chciała przejąć. Jak to maniaczka zwierząt, ona będzie chciała go przejąć. Dobra, spróbujemy, zobaczymy. Dobra, złaź z tego tronu. Podejrzewam, że żona chce się z nami widzieć, bo wiecie, on tu siedzi od zawsze pod pantoflem, więc chyba wypadałoby powiedzieć żonie, że klątwa idzie. No, zobaczymy, czy ona zechce z nami o tym porozmawiać. No nie chcę z nami porozmawiać. Aż dziwne, słuchajcie. Dobra, idziemy w takim razie do... No wyłaź. Izba Królewska. Chcę zobaczyć tutaj, ale w sumie nie. Jeszcze ten nie wrócił, to pewnie i stąd nie mamy dowodów. Okej, to kończymy ten inter... A, lorda! O, o! Widzisz, królu, jaki ty mądry. Dobra, z tymi mamy na zielono, to jest w porządku. Iwo nas nie lubi, Ethan nas teraz, Ethan nie lubi, jak mu tych zabraliśmy. To weźmy może Violet, ciekawie się nazywa. Adę mamy, no bo ona ma teraz jak najwięcej tego wojska, to dobra, to już gołąb poleciał. Możemy to kończyć. Dobrze, jak to teraz wygląda? 45 zasobów. A jak się zastanawiam, czy tej stajni nie wziąć, zostanie nam 20 zł. Tam ona wraca za 28 tygodni. Więc się powinniśmy robić, jak generał wróci, żeby... bo właśnie nie wiem, czemu mam przeświadczenie, bo on mówi, że on nie może sobie strażników zatrudnić. A jakbyśmy wysłali z nim generała, żeby on tam porządek zrobił, może by co z tego było. Dobra, powinniśmy się wyrobić. Będzie gites. Grewno, tydzień 15. O, jest ta. Mamy... jakiś kupiec, mamy... To ja nie wiem, czy ono nie jest od tego drzewa. Mamy wieśniaka, ale mamy gołębia. Drogi Eryku, słyszałem, że jest już za późno, by poślubić swoją córkę. Mieliśmy problemy, ale będziemy gotowi za 14 tygodni. Wierzę, że mamy też inne opcje i mam nadzieję, że dotrzymasz obietnicy. Bejran, król Radowi. Dobrze, czyli też się dobrze składa, że mamy 14 tygodni, więc uda mi się, przynajmniej mam taką nadzieję, zebrać kasę, żeby wyszkolić tego naszego generała. Oni wiedzą, przybędą po kolejną córkę. 14 tygodni to za wcześnie. Musimy zebrać armię, musimy zawrzeć sojusze i mieć nadzieję, że Iwo pomoże. 14. Ej, ty, nie umieraj mnie tu z wrażenia! Dobra, żyję, jest okej. Obudziłeś się, naprawdę nas przeraziłeś. 14 tygodni, musimy zebrać sojuszników, przygotować się do bitwy. Uspokój się, martwisz się gorzej ode mnie. Wszystko będzie dobrze, mamy dużo czasu na przygotowanie. Lekarze twierdzą, że zbytnio się martwisz. Gdybyś był młodszy, nie byłoby to zbyt wielkim problemem. Ale w twoim wieku jesteś bardziej podatny na skutki stresu. Musisz dbać o siebie. Jak mam to zrobić? Musimy przygotować się do bitwy, nie mamy armii. Tak, musimy, ale musisz zachować spokój, wszystko będzie dobrze. A teraz do dzieła, masz jeszcze trochę pracy przed sobą. Dobra, patrzcie... Masz rację, lepiej się to zajmę. My i tak mamy już prawie 900 wojska. Nie wiem, dlaczego mi się w głowie zakalatało, że jak będę miała 1000, to będzie git. No i zobaczymy, no. Zaraz tutaj z tym, z Andrzejem porozmawiamy. O, tutaj mamy tych... petentów jeszcze. O, Antoni, co tam? Wasza wysokość, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tak, czuję się lepiej. Czy coś się wydarzyło, kiedy mnie nie było? Nie, wszystko jest tak, jak było. O tym liście. Musimy skupić się na zebraniu jak największej liczby sojuszników w ciągu najbliższych tygodni. Zaproś lordów i zobacz, czy możemy zawrzeć z nimi sojusze. W międzyczasie powinniśmy również skupić się na przedmiotach dowodowych potrzebnych do Sądu Królewskiego. Pozwól jej lordów i sprawdź, czy którakolwiek z tych rzeczy doprowadzi nas do zabójcy. Nie chcę, żebyś się stresował, ale mamy tylko 14 tygodni. Oczywiście, Andri. Zgadzam się, że powinniśmy że nie powinniśmy rozpraszać się drobnymi sprawami. Weźmy się do roboty. Dobra, siadaj. Tutaj tą naszą Violet zaprosiliśmy. Wasza wysokość.
Słyszałam, że walczy z bestiogłowymi. Dobrze słyszałeś, przygotowujemy się do bitwy z Radoją. Nazywam się Violet. Moi przodkowie walczyli z bestiogłowymi wiele lat przede mną. Słyszałam, że przyprowadzili tutaj radomiańskiego psa do twojego zamku. Mówią, że trzymasz go w lochu. Chcę ci pomóc z tymi paskudnymi bestiami. Dam ci ludzi i zasoby. 3 złota i 150 armii. Ona nie chciała nam dać 130? Dobra, przeklikałam, sorry. Chciałam sprawdzić na dole. Nie ma psa, nie ma armii. Nie mogę tego bardziej uprościć. A ja go oddam, bo on mi zalega w tym lochu, siedzi mi tam za darmola, tam zabieraj go. Rób co chcesz, ale oszczędź mi szczegółów. Fantastycznie. Wezmę to na spokojnie. Upewnię się, że wie, że tam jestem. A, jeszcze jedna wasza wysokość. Moja oferta nie wchodzi w rachubę, jeśli kiedykolwiek pomożesz jednemu z tych psów. Nie popełnij błędu, wasza wysokość. O, i teraz możemy ją jeszcze o to zapytać. Od razu macie. O, pięknie, już 1000 armii jest ponad. Dobra, zapytajmy się o ten ząb. Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz mi coś z tym powiedzieć? Niezły kawałek zęba. To wszystko, co mogę powiedzieć, wasza wysokość. Przepraszam, nie jestem zbyt pomocna. List został napisany na perfekcyjnie zrobionym pergaminie. Czy wiesz, skąd mógł pochodzić? Niech pomyślę. To nie wchodzi, to nie pochodzi z moich ziem, wasza wysokość. Nie jest podpisany? To dziwne. Dziwne i niegrzeczne. To wszystko, nara. W porządku, wasza wysokość. Boże, czy to ten wieśniak, co on wiecznie próbuje ode mnie na wińsko wyciągnąć? Wasza wysokość? Czy mogę prosić o twoją audiencję? Poszedłem zrobić trochę ryby. Jak zawsze, wasza wysokość. Ale ze mnie jest głupi pień. Ja zasnąłem, tak. Głupi, głupi Stefan. Wszystko zawsze, wszystko zepsuć. W każdym razie, zajumał mi wędkę. A teraz nie mam nic. To było jedyne, co mi pozostało po śmierci mojej żony. Ach, moja słodka Anna. Jezus Maria. Ja po tej serii na gardło zejdę. Gdyby zobaczyła, jak się soczyłem, zaraz pokazałaby mi, gdzie moje miejsce. Wszystko moja wina, wala wyschodek. Chciałbym tylko, żebyśmy ja, ona i dzieciak dobrze się bawili, więc zabrałem wszystkich na moją łódź. Potem wyszedł sztorm i po prostu wywrócił łódź do góry nogami. Przysięgam, że nie wiedziałem, że tak się stanie, wasza wysokość. Kiedy obudziłem się na brzegu, już ich nie było, więc czekam tam każdego dnia i łowię, żeby zabić czas, a teraz nie mam nawet mojej wędki. Proszę, wasza wysokość, pomóż starca. Gdybym mógł prosić o kawałek złota, przysięgam, kupię wędkę i nic więcej. Nie no, aż tak go nie będę, słuchajcie, no, naprawiała jego czyny, że dam mu aż 7 złota. Masz wędkę i mam nadzieję, że ty się ogarniesz. Jak będziesz mówił, ryby będziesz się sprzedawał, to sobie sam zarobisz, tak? Na tę żywność i ubrania, tak? Masz jeden, kup nową wędkę i nie zgub jej ponownie. Czasem będzie lepiej, powinieneś spróbować sprzedać niektóre ryby na rynku, aby zająć czymś głowę. Dziękuję, wasza wysokość, jestem na zawsze wdzięczny. Ja będę na tyle wdzięczny, jak więcej nie przyjdziesz, moje gardło również. Dziękuję. Dobra, to chyba jest ta nasza babka od drzewa. Tak. Wasza wysokość, przyszłam ci powiedzieć, że woda wokół dębu zniknęła. Nasz lud nie modlił się ani nie spowiadał od tygodni. Ach, teraz są tacy szczęśliwi. Przyniosłam ci coś małego jako prezent. To bukiet wykonany ze spadających liści dębu. Mam je z zeszłego roku. Przyniesie miłość i szczęście do sali tronowej. Och, dziękuję, tak sądzę. Mam nadzieję, że tak będzie. Zostawię to przy oknie. Wiecie, w naszych współczesnych czasach byśmy powiedzieli, że tam pewnie jest GPS, podsłuchy jeszcze inne, podczerwienie i coś tam więcej. No a tutaj to tylko liście, może faktycznie jakieś szczęście dadzą. Kupiec. Wasza wysokość, przynoszę już specjalną rzecz o magicznych cechach. Jest godny tylko królów. Nikt inny nie jest godzien tej wspaniałej istoty. Wasza wysokość, przedstawiam mój magiczny kogut. Tak, to jest to, co mówiliście. Jaki słodziak. Nie daj się zwieść swoim oczom. To nie jest zwykły kogut, wasza wysokość. Ten kogut został zaczarowany. Potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy, wasza wysokość. A kiedy wyczuje kłamstwo, wyrazi swoją dezaprobatę. Wierzę, że byłby to prawdziwy atut w twojej sali tronowej. Pomoże ci rządzić lepiej niż jakikolwiek inny doradca. Słyszysz, Andrzej, ucz się.
Widzisz, nie jestem kłamcą, kogut milczał. Jak mógłby pewnić się, że to działa? Spróbuj sam, wasza wysokość. Powiedz kłamstwo lub prawdę. Na śniadanie miałem pyszną owsiankę miodową. Widzisz, nie skłamałem, wasza wysokość. Za ile to chcesz? Tylko 18 zł. Co, ze wszystkiego mam się wycyckać na koguta? No ale dobra, ponoć on jest taki osom i takim... oho. Czekajcie, ile mi teraz przyjdzie? Z 30, nie? Złota. To w razie czego będzie na tą tawernę. Dobra. Dobra, dajmy, spróbujmy 16 zł. Nie wiem, czy to działa, ale moja córka byłaby z niego bardzo zadowolona. A widzicie, udało mi się troszkę przeoszczędzić. Dobra, wasza wysokość, tylko upewnij się, że go nie zgubi. Pozwól, że wszystko ustawią. No, jak fajnie siedzi. Wszystko gotowe. Dbaj o siebie, wasza wysokość. No, mamy już odblokowane osiągnięcie kury na grzędzie. Cydani go pokocha, powinienem jej później poszukać. O nie, 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 Cydani nie dostanie mojego koguta, mój kogut zostaje tutaj. Dobrze, złaś. Teraz tak, pamiętam, że musimy jeszcze sobie lorda wezwać, ale ja sobie wyjdę, zobaczę co gdzie tu dają, czy ktoś coś chce. Cydani tylko chce. A ja nie chcę Cydani oddawać tego koguta, więc ja na razie nie będę z nią o tym rozmawiała, żeby wiecie, mi coś nie pykło samo w sobie. Po co mi ta wełna? Nie wiem, zawsze mnie to tutaj, to znaczy zawsze, od kiedy to wełnę znalazłam, zastanawiają mnie, do czego ona jest potrzebna. Dobra, wyłaź. Nie gadam z Cydani świadomie, bo mówię, nie chcę, żeby przez przypadek gra się nie potoczyła w ten sposób, że od razu ten kogut będzie dla Cydani, tak? Ja uwielbiam ten dźwięk o poranku, jak mnie koguty budzą, coś cudownego. Dobrze. Ta jest u nas. Weźmy tą Maszę. Może będzie miała niedźwiedzia. Tak jak ktoś ogląda bajki, to czai. No i ten. Zobaczymy, bo ona ma teraz najwięcej armii. Bo w sumie ten ma 80, ta już jest i tak nasza. O, kto nam zostanie? No, Etona moglibyśmy próbować udobruchać, ale no wtedy nie wiemy, czy Lurz się nie obrazi. No, nie wiem, dobra, na razie tak to rozgrywamy, kończymy ten tydzień. Nie, nie chcę się zobaczyć z Cydani, no! Czy ja mogę mieć raz własne zdanie? Nie mogę mieć własnego zdania. No. Dobra, idę do tej Cydani, ale nie oddaję koguta, tak? I pogódź się z tym. Nie dam jej koguta, nie chcę jej dać koguta, to jest mój kogut, ja się mi jeszcze nie nacieszyłam. A mogę tylko miziu, miziu? Nie masz nic przeciwko, jeśli go pogłaszczę? Wcale, wasza wysokość, tylko nie... Pewnie mnie ugryzie. Au. Zgnij się. Dzięki, że mi powiedziałeś parę. Mogę kończyć? A, muszę pogadać o tym kogucie. Przyjdź się ze mną zobaczyć stali tronowej. Mam ci coś do pokazania. Spodoba ci się. Pozwól mi skończyć karmić na kłuwacza. Przyjdę później. Dobrze, kwiatuszku. Będę czekać na ciebie w sali tronowej. Dobra, mogliśmy zakończyć. Może jak przyjdzie, to wiecie, to się coś tam uda. No. Uda się to jakoś ominąć. Dobra, mamy 20. Tamten chciał niby 28, nie? Ale no, mówię, może coś z generałem uda się ten, albo może jakoś za zapasy. Dobra, mamy tutaj teraz, doszło nam, że 14 tygodni do przyjścia rodowi. Wraca dzisiaj generał. Zobaczymy, co nam powie, czy coś tam odkrył. Gra w no tydzień 16. Jest generał, jest Masza, nie ma niedźwiedzia, jest wieśniak. O Boże, te znowu coś nawywijały. Jak one przychodzą razem, to na pewno coś wywijały, no. A, co tam, Antoni? Wiem, że mamy teraz bardzo pilne problemy, ale biorąc pod uwagę incydent zeszłego tygodnia, być może powinieneś pomyśleć o następcy tronu, wasza wysokość. Na tym jeju i żaden z nas nie staje się młodszy. Jeśli nie będziesz mieć prawowitego spadkobiercy, Iwo będzie następny. Nie jest złym człowiekiem, ale prawdopodobnie Davern po prostu stanie się częścią Atany. Pracujemy nad tym. Zapewniam cię, że Aurelia i ja pracujemy nad spadkobiercą. W tym wieku to już nie takie łatwe. Oczywiście trzy córki to już mnóstwo, nasza wysokość. Pozwól mi się tym martwić, gdy już poradzimy sobie z Radowią. Dobrze. Koko, koko, pięknie. Co tam, generale? Wasza wysokość, nie znalazłem nic konkretnego na temat dekoracji z listu, ale powiadają, że królowie północy zwykle dekorują swoją korespondencję, aby przechwalać się swoim bogactwem. Może niektórzy z naszych północnych lordów przyjęli tę tradycję. Dziękuję, generale, jeśli znajdziesz coś jeszcze, daj mi znać.
Czyli północni lordowie, tak? Dochodzenie. Kogoś z północy. Czy ty, Andrzej, możesz coś na to powiedzieć? Nie, on nic nie powie. Dobrze, poznajmy Maszę. Jonas, ten bufon z głupimi czerwonymi rękawiczkami, pożycz mi trochę złota, oddam ci za tydzień, mówił. Połamił mu nogi, jak go zobaczę. Wasza wysokość, pożyczyłam temu facetowi 28 złota. Powiedział, że zwróci mi z odsetkami. Znam ten typ. Teraz słyszę, że jedzie do Kaladur na drugi koniec świata. Prawdopodobnie cieszy się teraz gorącym słońcem i kaladurskimi burdelami. Kłamiesz! Tak właśnie, jest ptaszyno. Tymczasem ja utknęłam tutaj w tej czarnej dziurze bez wynagrodzenia dla moich ludzi. Mam czas do dzisiejszego wieczora, żeby im zapłacić, inaczej mnie zostawią. Gdzie do diabła znajdę nową załogę? Potrzebuję tych pieniędzy tylko na 2 tygodnie, potem powinien nam być w stanie ci to zwrócić. Więc chcesz złota. Po pierwsze, nie mam takich pieniędzy. Po drugie, mój kogut kokał, że tak powiem. Piał. O, to tak się prawie mówi. Piał. Więc, sorry, kłamiesz. Nie mam takich pieniędzy. Nie sądzę, bym mógł pomóc. Poza tym, gdybym pożyczył ci pieniądze, prawdopodobnie skończyłyby tak samo jak ty. Mam nadzieję, że znajdziesz tego faceta. W takim razie przepraszam, że zawracam ci głowę, wasza wysokość. Chyba nie wszyscy są tak naiwni jak ja. Boże, nieźle mnie Jonas urządził. Nie wiem, może ona jeszcze wróci, no ona miała mi trochę armii dać, ale widać jak średnio. Dobra, kupiec. Wasza wysokość, wracam z mojej tawerny, tak jak mówiłem wcześniej. Ludzie nigdy, ale i tak nie mam złota, nie odwiedzają tawerny, żeby się napić, odwiedzają tylko dziewczyny. Muszę przyznać, moja sprzedaż przebiła się przez dach, przyciąga klientów, ale Alfonsi w zasiadzie przejęli moją tawernę. Powodują kłopoty z mężczyznami brutalnymi, wkrótce zostanę z niczym, do innego baru się przeniosą, tracę klientów. Czy ja jak tutaj, że dodatkowych to... No nie mam tego złota, no. Dobra, wykop Alfonsów, może nic się nie stanie. Powinieneś chronić swoją tawernę, zanim przejmą kontrolę. Jak mniemam, będzie tylko gorzej. Jestem pewien, że szybko odbudujesz swój biznes. No dobrze, wasza wysokość, ale jak? Jestem tylko swoim człowiekiem. Mają ochroniarzy, którzy mogą mnie wyłączyć jednym ciosem. Może... O! Widzicie? Może gdybyś mógł wysłać generała na kilka tygodni, aby mi pomógł? Dobra, idź generał, bo i tak na razie nigdzie nie idziesz. O! Dziękuję, wasza wysokość. Wasza wysokość, nie powinieneś spodziewać się udziału przez jakiś czas. Spodziewałem się, że dochód spadnie. Dzięki. Dobrze, wieśniak. Wasza wysokość, nasza wioska spłonęła w zeszłym tygodniu, jak nam pomogłeś. Pomoc nadeszła w samą porę. Kaplica zaczęła się palić, a udało się nam uratować. Chciałem tylko przynieść ci największe błogosławieństwa, wasza wysokość. Na zawsze będziemy ci dłużni. Czemu kłamiesz? Cieszę się, że to słyszać. Mam nadzieję, że reszta wioski zostanie wkrótce odbudowana. Pracujemy nad tym, wasza wysokość. Jeszcze raz dziękuję. Bo kogut jak na kłamstwo pieje, nie? Dobrze, wieśniak. Wasza wysokość, przychodzę do ciebie ze sprawą osobistą. Widzisz, straciłem moją jedyną kochaną świnię. Jest dla mnie całym światem. Słyszałem, że płacisz złotem za tych, których utraciliśmy. Czy jest szansa, żeby nam pomóc? A, nie? Ja zapłaciłam, jak stracili dziecko, nie świnie? Nie zawracaj mi głowy takimi drobiazgami. Wasza wysokość, ta świnia była dla mnie jak syn, proszę. Nie testuj mojej cierpliwości. Nazywa się wcześniej ona, a teraz twierdzisz, że to twój syn? Myślę, że ty nie wiesz już, co jest prawdą. Ale, och, chyba właśnie sobie przypomniałem, gdzie ją zostawiłem. Przepraszam, że zawracam ci głowę, wasza wysokość. O, było blisko. No, kogut nie piał, tak? Nie wiem, albo ja coś... Czy ja gdzieś w archiwum, czy ten... O tym kogucie? Tutaj poszukiwanie Jonasa. Biedy w wiosce, atak, chore ojce, przyprawy i zagubiona świnia. To ten. Ale czekajcie, dajcie Jonasa, może przy Jonasie będzie coś napisane. Gdzie był ten Jonas? O. Nie, nic nie ma o tym. Dobra. Asalia, co tam? Ojcze, zastanawiam się, czy moglibyśmy znów poćwiczyć naszą walkę na miecze. Może później w ogrodach powiedziałeś, że możemy poćwiczyć, ojcie. W porządku, w takim razie dotrzymam słowa. Idź, możesz się rozglądać bez mnie, zaraz cię dogonię. Świetnie, do zobaczenia w ogrodach. No i poszła, lepiej sprawdzę, co u niej. Ja i znowu na kepsa nie pójdę. Dobra. Co Dani? Kogut? Jest czarny! Ojej! Jesteś najlepszym ojcem na świecie!
O mój drogi, jesteś taki przystojny, na kuwer cię pokocha. Dziękuję wasza wysokość. Dbaj o niego, kwiatuszku. Kocham cię, ojcze. Ale Boże, no ja nie mogłam nawet powiedzieć, żeby zostawiła mi go na tydzień. Och, niech będzie błogosławiona. Ja nawet słowem nie mogłam się tu wypowiedzieć. Dobra, idziemy do sali. Ona jest tutaj. Maja? A że kto to? Asalia, co to ma być? Tak, ojcze? Kto to jest? Widzę, że już znalazłeś kogoś, z kim możesz ćwiczyć. Cóż, nie będę na ciebie czekać cały dzień, prawda? Nie widziałem cię wcześniej. Kim jesteś? To jest Maja. Pamiętasz, kiedy wymknęłam się na przyjęcie weselne, na które miałaś nie iść? Cóż, tak, w każdym razie wtedy poznałam Maję. Dobrze się bawiliśmy na weselu, więc pomyślałam, że byłoby miło, gdyby przyszła nas odwiedzić. Wasza wysokość? Wiecie co, ona mi się nie podoba. Widzisz, nigdy nie dam jej rady. Ona mi się nie podoba z tym strojem. Jest czerwono-czarny, a to jest atut Radowi. Chciałem zapytać o Cedani. Patrząc na waszą dwójkę, chyba wiem, dlaczego Cedani chce dźgać ludzi. Czy wy ją nakręciłyście? O, więc słyszałeś się na kłowaczu. Nie patrz na mnie, Cedani wymyśliła to imię. Cedani naprawdę chciała z nami ćwiczyć, ale... aby ją od tego odciągnąć, musieliśmy wymyślić coś, co mogłaby robić. Powinieneś być szczęśliwy, że nie biega z prawdziwym mieczem, ojcze. Kto ci nauczył tak walczyć, Maja? Mój ojciec jest szermierzem, pokazał mi kilka sztuczek i pozwala ci bawić się mieczami. Maja mówi, że zawsze musi być gotowa na atak wroga i że nigdy nie wiadomo, kiedy uderzą. Ha! Tak mówi mój ojciec. Twój akcent. Nie potrafię rozpoznać twojego akcentu. To nie jesteś stąd, prawda? Moi rodzice pochodzą z Berawi. Przechodziliśmy i zatrzymywaliśmy się w stolicy na kilka tygodni. To strasznie daleko stąd. Gdzie są teraz twoje rodzice? Prowadzą działalność na rynku. Pozwalają mi się przechadzać. Tak, są podróżnymi kupcami, tak jakby. Maja pokazała mi kilka sztuczek z mieczem, których nauczyła się podczas podróży. Ciekawie, kupiec, który umie walczyć. Chciałbym kiedyś poznać twoich rodziców. Powiedz, że mają zaproszenie. Dziękuję, wasza wysokość. Przekażę zaproszenie. Na pewno chętnie cię odwiedzę. Cała przyjemność po mojej stronie. Zostawię was z tym. Pójdę sobie. Tylko się nie skaleczcie. Tylko nie przechodźcie z krzykiem, jak odetniesz palce. Dziękuję, ojcze, nie odetnę. Wiecie co, to mi się nie podoba. Asalia. Nie podoba mi się jej strój. I ten zaczyna narzekać na akcent. A jeszcze nasza Lady Talea, czy jak ona tam się nazywa, przecież kazała zwracać uwagę, żeby nie pomagać Radowianom. Jest mój kogut. Dobra, Cedani, co tam? Wasza wysokość? Jak tam się ma twoja misja? Czy zmieniłeś się na kołacza w księcia? Nie, jeszcze nie, wasza wysokość. Na kołacz uwielbia swojego kołuta, tak mi się wydaje. Ale nie chcę nim jeździć. Myślę, że muszę zmusić na kołacza, żeby mi pomógł, żebym była mu winna obietnicę. Wiem, co mogę zrobić, wyślę go na misję. Po prostu nie rób nic głupiego, kwiatuszku, i nie zrób sobie krzywdę. Tak jest, wasza wysokość. Nie będę go głaskać, bo znowu mnie uwali. Dobra, ja jeszcze zobaczę tylko ten stół. Dobra, jeszcze tutaj nic nie mamy. Musimy, słuchajcie, zaprosić jakiegoś lorda. Chyba tego zaprosimy, Jovana, bo jeszcze jest Grego. Który mógłby być z północy, który mógłby mi coś powiedzieć? Zaprosimy Jovana, bowiem on nie jest jeszcze na zielono, ma więcej wojska niż Grego. I ma złoto. Dobra, to go zaprośmy. Okej, okay. Więc chyba wszystko wykonaliśmy, więc dobrze, kochani, myślę, że kończymy ten tydzień i kończymy ten odcinek. Mnie obecnie, no w sumie stać na przygotowanie generała do bitwy, ale skoro mamy jeszcze 13 tygodni, to poczekajmy z tym, okej? Okay? I dopiero wtedy będziemy tutaj coś decydować, co i jak z tym dalej zrobimy. Dobrze, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, a więc trzymajcie się, no i cześć!